sierżant sztabowy Grzegorz Półchłopek oraz sierżant sztabowy Konrad Gonet pełnił służbę w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w ogniwie interwencyjnym. Przez cały ten okres pełnienia służby dali się poznać jako policjanci chętnie niosący pomoc drugiemu człowiekowi. Do swoich zadań wynikających ze służby w policji wywiązują się w sposób rzetelny, prawidłowy, z ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Znam tych policjantów od kilku lat. Służymy w tej samej jednostce, do niedawna jeździliśmy razem w patrolu. Oprócz tego, że są dobrymi policjantami, którzy chcą nieść pomoc, są też dobrymi ludźmi. Charakteryzuje ich empatia oraz poczucie humoru, którym zarażają wszystkich nas dookoła. Sierżant sztabowy Grzegorz Półchłopek. Sierżant sztabowy Gonet Konrad. Obecnie jestem na stanowisku dzielnicowego posterunku policji w Korczynie. Jestem dzielnicowym Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. W dniu 28 grudnia 2021 roku o godzinie 7:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wysłał nas na interwencję na ulicę Okrzei, gdzie najprawdopodobniej kobieta chciała targnąć się na swoje życie. Po dojeździe na miejsce rzeczywiście ujawniliśmy opuszczony pojazd zaparkowany przy sklepie. Następnie udaliśmy się z kolegą na okoliczne wały rzeki Wisłok. W trakcie tego sprawdzenia zauważyliśmy leżącą w wodzie, zanurzoną po szyję kobietę, która nie ruszała się niezwłocznie. Udaliśmy się w jej kierunku. I wyciągnęliśmy tą kobietę z wody na brzeg. Udzieliliśmy jej pomocy przedmedycznej, okryliśmy kurtkami i po chwili na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego oraz Państwowa Straż Pożarna, gdzie przekazaliśmy kobietę tym służbom.